Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne podejście do browaru łańcut. Tym razem spróbujemy lekkiego, sesyjnego piwa. Jak sama nazwa wskazuje, meeting, czyli sesyjny IPA. Sesyjny IPA z łańcuta. Bardzo lubię tego typu piwa, lekkie piwa. Idealne na ten właśnie czas wiosenno-letni i z takim piwem mamy tutaj właśnie do czynienia. Co na jego temat można przeczytać na etykiecie? BLG 11 stopni, alkohol 4,5%, goryczka na poziomie 4 na 12. To jakby tutaj skala browaru. Piwo jasne, niefiltrowane, niepasteryzowane. Jeśli chodzi o składniki, mamy wodę, słód pale ale, słód pilzneński, słód pszeniczny, słód karahel, chmiele warrior, chinook, mosaic, simcoe, citra, amarillo i drożdże płynne. Data przydatności 31 października 2018 roku. Piwo kosztowało 8 zł. 50 groszy. Mamy bardzo ładny tutaj firmowy kapsel browaru Łańcut. Prezentuje się bardzo sympatycznie. Raz jeszcze tutaj rzut oka na etykietę. Tak wygląda meeting. Meeting sesyjny IPA. No dobrze, skoro tak, to zobaczymy, co kryje się w środku. Otwieramy piwo. Piwo. Mam otwarte, kapsel w stanie nienaruszonym. Tak się prezentuje. Naprawdę ładne są te łańcuckie kapsle. Proste graficznie, a jednocześnie bardzo miło się na nie patrzy. Co w aromacie z butelki? Mocno taką nutką daje mozaikową, lekko naftową, białe owoce połączone z nutami tropikalnymi. Taka winogronowa troszkę nutka, do tego jakiś akcent cytrusowy, taki limonkowo-grejpfrutowy, coś w ten deseń. Piwo trafia do szkła. I myślę, że w tym szkle naprawdę fajnie się prezentuje. Przede wszystkim widać, że ma przyjemną barwę, taką leciutko przybrudzoną żółć, gdzieś tam idącą delikatnie w kierunku pomarańczy. Jest oczywiście opalizacja, jest zmętnienie. Jeśli chodzi o pianę, no to akurat piana się tutaj rewelacyjna nam nie zbudowała. Składa się ze średnich i nieco większych oczek i wydaje mi się, że raczej będzie tutaj mieć tendencję do dość szybkiej redukcji, no ale zobaczymy, więc może tutaj zapianę mały minus, ale jeśli chodzi o barwę, piwo dość jasne, to znaczy taka lekko przybrudzona żółć, tak jak mówię, idąca w kierunku pomarańczy, fajnie. Co w aromacie ze szkła? Bardzo przyjemna, taka słodko-owocowa nuta, troszeczkę landrynkowa, taka egzotyczna landrynka. Dużo słodkich, dojrzałych, tropikalnych owoców z akcentem cytrusowym, z delikatnym właśnie takim akcentem naftowo-winogronowym. Coś myślę tutaj właśnie z tego mozaika jednak wychodzi. On jest bardzo charakterystyczny. Jakby no wybija się w aromacie wielu piw. Słodowość w zasadzie tutaj jest niewyczuwalna. Bardzo intensywne owoce, wręcz takie lekko perfumowane, coś co bardzo lubię w ogóle w piwach chmielonych nowofalowymi odmianami. Taka właśnie fajna perfumowana owocowość intensywna. Ok, próbujemy. Meeting, czyli sesyjne IPA, browar Łańcut, wasze zdrowie.
To jest to, co lubię. Taki trochę sesyjny West Coast, ale jednocześnie z dość wyraźnie zaznaczoną słodowością. Bardzo zbalansowane. Myślę, że w przypadku tego piwa, w przypadku tej sesyjnej IPy, spokojnie można powiedzieć, że za tę sesyjność odpowiada nie tylko niski banging i niska zawartość alkoholu, ale też bardzo przyjemne zbalansowanie, bardzo fajna przystępność piwa. To piwo jest po prostu bardzo przystępne. Dlatego, że nie jest ani zbyt słodowe, ani zbyt goryczkowe. Jest to wszystko gdzieś po środku, co mi się bardzo podoba, dlatego że ten akcent takiej słodowej słodyczy, bardzo czystej, może gdzieś tam z minimalnym muśnięciem karmelu, ale to naprawdę jest gdzieś tam minimalnie, po prostu trzeba się bardzo mocno doszukiwać. Ogólnie taki profil właśnie West Coastowy, bardzo czysty, to mamy z jednej strony z taką czystą nutą słodowej słodyczy. Na drugim biegunie mamy goryczkę. Bardzo konkretną, dość krótką, aczkolwiek pozostawiającą taką albedową trochę cierpkość na języku, na podniebieniu. Bardzo fajne. Średnio wysokie nagazowanie. Ale nie przeszkadza. W żaden sposób mi tutaj nie drażni, nie drażni przełyku, nie drażni mi języka. Czujemy, że jest to nagazowanie dość konkretne, ale nie jest przesadzone na pewno. Bardzo pijalne, bardzo orzeźwiające, po prostu każdy łyk to jest taka po prostu fala ugaszenia pragnienia, fala orzeźwienia. Bardzo owocowy posmak w ustach. Bardzo wyraźnie tutaj czujemy te akcenty owocowe, otchmielowe, nutki tropikalne, troszeczkę cytrusów. Te akcenty naftowe z białymi owocami bardzo tutaj też się fajnie prezentują, fajnie wypadają. Tak się piwo prezentuje w szkle. Widać, że troszeczkę, chociaż ta piana tutaj nie miała jakiejś struktury fajnej, to troszeczkę nam jednak znaczy to szkło, więc to na pewno trzeba tutaj zapisać również temu piwu na plus. Naprawdę, takie sesyjne IPy to ja mogę pić. Jakoś do tej pory akurat ta interpretacja IPy mnie jakoś za bardzo nie przekonywała. To jest chyba pierwsze takie piwo, pierwsza taka sesyjna IPA, którą mogę no naprawdę bez żadnego wahania polecić. Dlatego, że jest bardzo orzeźwiająca, bardzo lekka w odbiorze, intensywnie chmielowa, z bardzo dobrym aromatem, z wyrazistą, ale wyważoną goryczką i bardzo przyjemną słodowością, czystą słodowością, która nam to kontruje. Czyli trochę właśnie taki sesyjny West Coast dla mnie to jest. Może jak na West Coast, a nawet ten jakby tutaj udział tej słodowości, wyrazistość tej słodowości jest odrobinę zbyt wysoka. Aczkolwiek mi to w żaden sposób nie przeszkadza w Vato Loco, do którego często wracam myślami, bo no to było świetne piwo. Też jednak było czuć tę bazę słodową, ale ona była tak jak tutaj bardzo czysta. I właśnie to jest też fajne w tym piwie. Chmiel tu dostał świetną przestrzeń jakby do działania, zarówno jeżeli chodzi o aromat, jak i jeżeli chodzi o akcenty goryczkowe. Bo ta goryczka tutaj jest bardzo konkretna, piwo robi bardzo dobre wrażenie i po prostu polecam. Polecam osobom, które jeszcze nie próbowały, zdecydowanie polecam Meeting,
czyli sesyjną IPę z browaru Łańcut. Warto sięgnąć. Bardzo przyjemne piwo na ten wiosenno-letni czas. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.